Siemandara mordeczki, ale mam bebek, trochę odchylę. Słuchajcie wariaty, dzwoni do mnie Miras i mówi: dawaj coś nagramy, bo ja się nudzę. Ja tak sobie I think, Michał, ząb cię boli, byłeś u dentysty, znieczulenie odpuściło, nic lepszego nie będzie jak moto. No i tak właśnie pojechałem po Mirasa, wracając od dentysty. Miras już czeka na mnie w garażu, tutaj sobie buzerek wezmę, cyk, żeby założyć w razie gleby. Pozdrawiam tutaj szefową, która naprawiła mi zamek, aż muszę drugiej ręki użyć, ale flux działa. No i dobra, zamek już rozpiąłem, biorę kask i lecimy do garażu. Polecimy dzisiaj sobie na stunt miejscówkę, ponagrywamy jakieś może stunty, trochę triki poskiluję i tak dalej. I coś z tego może wyjdzie. Mamy 34 stopnie, odczuwalna podobno 37, mi raz gdzieś tam sprawdzał w gogle u wujka. I jest ciężko, będzie się lało dzisiaj. Nie, Miras? Smali, co? Dzisiaj pod po jajkach będzie ciekł. Trzeba zacisnąć zęby, acz. Patrzę, dzisiaj masz wenę chyba do nagrywania, wariacie, co? Ty no. Witam. Przywitaj się z widzami. Dobra zapłata, to i kurczę dobre nagranie wyjdzie, nie? A, właśnie. Wiecie, nie bez powodu mi raz do mnie napisał, że tylko się nudzi. Czteropaka chciał. Chciał czteropaka, to będzie go miał. Tylko musi być ładne nagranie mi raz. Dobrze? Okej. O, i tak o. Ostatnio nagrywałem dla was jeszcze odcinek z Yamaha Aerox, ale jednak nie wypuszczę go. Nagram drugi raz, bo trochę nie wyszło dla mnie. Ogólnie zalepia trochę ta Yamaha i w ogóle tak nie czułem satysfakcji z tego odcinka. A wiem, że jak z Mirasem będziemy nagrywać, to będzie lepszy odcinek. A i w ogóle zapraszam was jeszcze na Instagramka, bo tam wam zapowiedziałem znowu bebech. Wam tam zapowiedziałem, że znaleźliśmy jeszcze jedno pole buszka, które też dla was będę chciał nagrać i z wami się podzielić tym polem. I zresztą sam jeszcze jestem ciekaw, bo do końca nie doszedłem tego pola, a tam widziałem, że były krzaki tak mniej więcej wysokości mego wzrostu. Czyli z 1,70 m miały, co? W kapeluszu. W kapeluszu. Dobra, odpalamy tą padaczkę i lecimy na stóp miejscowy, co wariacie? No. Teraz ty strzel tak bęgię, tylko kamerki, żeby wiedzieć, czy może byś nie upuścił, żebym ja nie upuścił. Dobra, sesyjka zdjęciowa też już zrobiona została. Tak więc teraz Miras co? Będziemy coś nagrywać, co? No. To trzymaj kamerkę. Haltisz. Z Japończyka się śmiałem, a zrobiłem to samo co on. Ale faza ty. To samo co on zrobiłem. Fajne zdjęcie na snapa wyjdzie. Zrobisz zdjęcie? No i to zrób, czaisz, ja dla Japończyka to wyślę. Tylko telefonem normalnie, nie snapem. Snapem lepiej, czaisz, snap lepszy aparat ma. Co ty gadasz? Autentycznie. Dawaj. Czyli. Spauzuję. To spauzuj, no. Ale tego gada ciężko stąd wyciągnąć było. Fuu. Ja myślałem, że już naprzód pójdę, czaisz? Ten rów głęboki jest. Jest głęboki, skubany. Dobra. Muszę łatera się napić teraz, niestety. Drifta mi się nie udało zrobić dobrego, Miras. No, szkoda. W sumie ja wiem. Który raz w rowie siedzę, kładem drugi. Raz zimą i też w tym samym miejscu wpadłem. Bez kitu. O tutaj, o przy tym drzewku. Bo nie wiedziałem, jak mam skakać. I ostatecznie to nie zaskoczyłem z niego i sobie tam wyjechałem później. Ostro. Dobra, nice. Water, water, water.
Co skażesz? Gorąco. Gorąco, nie? No, mi też. Kurde, Baszanka pewnie też, kurde, smali ostro. Masakra, jest taki upał, jak ja nienawidzę tych upałów. Człowiek, jakby nie mogło być 10-15 stopni. Trzeba jakieś napoje chłodzące niedługo odpalać. Ty, ale my jeszcze tak naprawdę nic prawie nie nagraliśmy. Ogólnie jeździć wtedy z powrotem, stunta takiego robić na Kładziszu, niby spoko, ale kurde, boję się o tą temperaturę, jaka panuje dzisiaj na podwórku. Jakaś fura leci. Ale się kolo patrzył na nas, ty. Jakiś gościu się patrzył. Dobra, ty, ja nie wiem, trzeba jakiegoś drifta chyba w lesie jeszcze odpalić ogólnie, tylko że jeszcze tutaj koleżka jeden ma zaraz podjechać na bajerę. To trzeba na niego poczekać, co? W ogóle jak on? A panie! Nie no, gorący jeszcze jest mocno. Ogólnie jest chłodzony cieczoł, bo wiele osób zadaje mi pytanie, no to jest chłodzony cieczoł, nie? Ale temperatura oleju to tamto, ja nie wiem jak to wygląda w tym. Więc lepiej go trochę pooszczędzać, nie? Dokładnie. No. Tak regulowałem w garażu przed dzisiejszym wyjazdem jeszcze ten przód. Poprawiłem te negatywy, ale wtedy mi się koła rozjechały i musiałem na drążkach podciągnąć, ustawiłem niby prosto, a co się okazało, że teraz giera krzywo stoi. Masakra, bujam się z tym przodem już tyle czasu i ja nie wiem, kurde, kiedy mi się w końcu to uda zrobić, no, metodą prób błędów, czy co, nie wiem, kurde, już mam dość. Da się jechać, ale no giera się stoi krzywo, nie? A ogólnie jedziemy dalej w las, a wiadomo, im dalej w las, tym więcej drzew i więcej komarów i Jezu. Potocznie zwanych ślepaków chyba jeszcze nawet. No ja mam buzer, ale kurde, sporo siatki jest na nim i krótkie spodenki, tak więc wydaje mi się, że mogę zostać trochę dzisiaj pogryziony. Ochraniaczy nie założyłem, w ogóle kurde jest tak gorąco, no nie wiem, no w grupie tam najwyżej się wywalę i się porysuję trochę. Zdupcamy stąd, ty! Ale masz chmarę, dawaj, ty! A! Ale chłop ma przypał, on rowerem tu przyjechał. Jest tyle kiezów, że nie da się tutaj wytrzymać. On miał taką chmarę nad sobą. O chłop, no dobrze, że wziąłem mu tego zimnego czteropaka. Nagrodzenie. Zadychę. Przypał. Ja mówiłem wam, że tu będzie przypał, nie? I więcej giezów, komarów, no ale że aż tak. W sumie popadało wczoraj w nocy, jak widać kałuże są, wilgoć, temperatura ciepła i one teraz wylatują, wariaty. Ojej, ale on mnie zaraz dogoni tym rowerem. Chyba łańcuch mi się poluzował, bo teraz znowu mi przez chwilę przeskoczył na jedynce. Więc będę musiał chyba tam podkręcić śrubkę. Nagram wam jeszcze parę słów, postawię na gumę i będziemy zdupcyć, bo tak jezy gryzł, że masakra, mi raz cały czerwony się zrobił. Tak więc teraz gumiaczek. O kurde, koła w błocie się poślizgnęły. Nic nie jedzie? Nie jedzie. No i powiem wam, że znowu się poślizgnęły, muszę z błota je trochę wyczyścić. No jakim ja biegu go wyrwałem? Z dwój go wziąłem normalnie. Oż się zdziwiłem, jak teraz wyrwał. Dobrze, że ja już hamulec zapanowałem ogólnie w nodze. Już teraz się bawię tym hamulcem.
ale by wyrwał. Ej, on z dwóch normalnie poszedł, mówiłem wam, że jest dobry. Mówicie mi, że strzela strasznie. Wydaje mi się, że może być jakaś tam trochę w gaźniku za duża dawka tego paliwa czy coś, ale wiele osób nie bierze pod uwagę tego wydechu. Skrócony o połowę, wybebeszony, taka dziura jest tutaj. Tak więc on trochę głośno dosyć gada. Kata nie ma. Tak więc jest przelotuwa totalna. I dobrze mi się na nim jeździ. Trochę jest za głośny, ale jeżeli chodzi o to, jak się zbiera i tak dalej, ten kład, to jest naprawdę spoko. Normalnie. Nóżka na hamulcu pracuje elegancko. Wiele osób pisało mi też w komentarzach, że na kładzie nie używają hamulca. Owszem, da się, tylko że ja to wolę tak wyżej sobie go poderwać, cisnąć ten hamulec. I tak w ogóle lajtowo jest, no, zajawa. A tak wyskiluję sobie tutaj hamulec, jak sobie kupię jakąś krosówę, zaraz się przyzwyczaję i będę sobie śmigał. To byłoby chyba na tyle. W dzisiejszym odcinku trochę pośmigaliśmy, coś tam nawinęliśmy makaron na uszy. Tak więc wbijajcie do nas na Instagrama. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę, dzwoneczek i wbijajcie na poprzednie filmy i te, co będą w przyszłości. Elo!